Hello cia, ja jestem Caves Crystals, a ze mną dzisiaj jest oczywiście, no chyba wiecie kto ze mną jest, prawda? Wiecie, kto wiecie, nie, jak nie wiecie to nie wiem co ja wam, nie wiem co zrobię, ale ja jestem Redzik, oczywiście, że jestem Redzik, oczywiście, patrzcie, co ja tak... A, dobra, tak, i witamy was tak, na, robię. Witamy was na Minecraft Bedwars, a dzisiaj zrobimy sobie tak, że obudujemy łóżko szkłem. I to będzie bardzo dobra obudowa, bo szkło jest najlepszym materiałem w grze w ogóle i w ogóle, nie wiem, może zrobię ten słynny numer z tym, żeby wysadzić się za pomocą TNT, żeby coś się działo po prostu i żeby po prostu TNT odpalić. Dobra, to ja się odpalam TNT i zobaczymy jak to... Boże, nie! Za wcześnie skoczyłem! Dobra i zginąłem. Dobra. A ja mam łóżku. Ale najważniejsze, że jesteśmy niebiescy, a nie zielogi, bo zielogi... Zielony to przecież najbardziej fartowny kolor lora, stracił już łóżko, to akurat dziwne. To lepiej będzie niestety zrobić timelapsa i dobudować się do jakiejś wyspy, tak więc zrobimy timelapsa i dobudujemy się do wyspy z diamentami, czas start. Dobra, słuchajcie, jest koniec timelapsa. Mamy właśnie tutaj diamenty, a tutaj ten gościu buduje most do wyspy z wyspy dla zielonych buduje. Dobra, i co by tu kupić? No najlepiej po prostu... Oni mają bardzo nieładną budowlę u siebie. Jaką? Jaką nieładną? Forteca? Cała forteca? Nie. Taką bardzo nieładną budowlę, taką... Aha, jaką? Jaką? Nie mogę mówić tego, bo będzie trzeba wycinać. No nie, no muszę cenzurować film, no super, no. Coś na literę S. Na literę S. No dobra. Tego nie trzeba już cenzurować. Nie trzeba chyba. Dobra, kupiłem w każdym razie mysz z ostrością i ogólnie rzeczywiście zieloni mają przekichane na tej partii. I w ogóle ten ziel... No siuś! Nie chcę tego mówić, no! No dobra, ale dobra, chyba nie trzeba tego cenzurować. Powiedziałem siuś, prawda? Siuś. Siuś. Prawda? Siuś to, siuś to taki ktoś, kto jest niefajny po prostu. Siuś. Tak. 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 Siuś to ktoś, kto jest... Miało nie być o siuśkach, Boże. Dobra, muszę tutaj... Czekaj, może on sam popełni zaraz samobójstwo. Jak myślisz? Kupiłem szybkie kopanie. Patrzę na ich budowlę. O, już. Dobra. Zniszczone mają łóżko, więc trzeba teraz na czerwonych, bo czerwoni to moi wrodzy. Nie! Nie, no nie strąciłem go, głupi czerwony. Prawda? Głupi czerwony, ma się... Jest cały we krwi po prostu. Jest po prostu głupi ten czerwony. Dobra. A my jesteśmy tak, my jesteśmy niebiescy, to ja idę jeszcze raz zobaczyć tego zielonego, no on jest jak widać tchórzem i się ukrył tam na górze i no i słabo. A tutaj czerwony staje się rabusiem i ucieka. Bo on się staje rabusiem, bo gracze, którzy właśnie tak robią, to są rabusie! Nie no, no ja mam dzisiaj pecha, no w końcu jesteśmy niebiescy, a niebiescy to jeden z najbardziej pechowych kolorów, prawda? Tak, no. A ja teraz dobudowuję się do czerwonych, bo mi się nie podobają i muszę... No, mi też się nie podobają czerwoni, bardzo mi się właśnie czerwoni nie podobają, bo oni ciągle niefajne rzeczy robią. Nie no! Ty świnko mała! Niech zbiją ich moje rybiki. Dobra, czas wyrzucić żelazo. Dobra, udało się, wyrzuciłem żelazo. Na szczęście uciekł przede mną i fajnie, bo jest tchórzem. Dobra, uwielbiam takich tchórzy. Bo to tchórz. Ale dobra, chyba widzę, chyba wiem co trzeba robić. Chyba trzeba skakać i uderzać. Nie no, skurcze! Nie no, shih tzu, po prostu shih tzu, no. No shih tzu, no, świnka mała po prostu powinna
go całego wylizać za karę. Ja? Nie, ja nie będę mieć szacunku do czerwonych. Tego nie to nie będzie przeze mnie tolerowane. Nie, ja idę na szmaragdy i idę uzbierać dwa szmaragdy, żeby uzbierać na niewidkę. Jeszcze ten mocz żółty buduje się do nas. Kurczę, to jest nie do... Dobra, a ja teraz kupię najlepszą broń w grze, czyli Fireballa. Czerwony, idź to, czerwony, kurde, nienawidzę tych ludzi. A w ogóle gdzie się podział ten zielony? Zielony to nie wiem, jestem zdenerwowany, bo są wkurzający. No to prawda, to prawda. Są nawet bardziej niż wkurzający. Oni są wkoguciający. Bym powiedział przekleństwo, ale nie wolno przeklinać na filmach dla dzieci. Dlatego ten. No właśnie, chociaż wiele osób tak robi, wiele osób przeklina na filmach w ogóle wszystkich. No szkoda, partia rozgrzewkowa tak mi się powiodła, że wtedy grałem fajnie naprawdę i zabijałem fajnie, ale no nie wiem co się stało. Dobra, idziemy, ja idę... O nie, idę do nas czerwony! Idziemy do nas moją! Wypia pan King Kong Kong! Ty Kong Tai! Dobra, strzeliłem przynajmniej... Patrzę jak na... O, mam dwa zabójstwa! Dopiero teraz zauważyłem, że mam dwa zabójstwa, więc może nie jest wcale aż tak źle. No ten... Ale on ma diamentową zbroję, on w ogóle jest... Nie, no Rabuś, idź stąd! O, poszedł Rabuś. Ten super fajkowy! Kto? Kto? Dali się ty czerwony tanki w banku! Zwróciłem! Dobra, no... W sumie nie. Dobra. W sumie... Dobra, my jesteśmy... Nie! Jest żółty nas! Mam już trzecie zabójstwo. Co z tego, że w jakiejś partii miałem grubo ponad 10 i tak z trzech się należy cieszyć. Dobra, strącony żółty. Udało się strącić żółtego. Fajnie. No to właśnie tak właśnie się zabija graczy na Bedwarsach. Kto uważa inaczej, ten jest dzidzią niedojrzałą na to, żeby grać w Bedwarsy, bo się po prostu nie zna. O, strącony następny, fajnie. No, dzisiaj to ja mam passę, to ja mam naprawdę świetną passę, strącam graczy. Widzicie to, widzowie. No, tamten czerwony może się pożegnać, no. Nawet nie musiałem w sumie wyrzucać żelaza z ekwipunku, no ale fajnie, że tak to wyszło. O, czekajcie, następny czerwony idzie, ale coś czuję, że tym razem nie pójdzie mi tak fajnie. Dobra, on chyba już się na mnie poznał, już widzi co chcę zrobić. Nie no, jeden, no po prostu głupik to jest po prostu, on nie umie grać w Bedwars. To jest mała dzidzia, bo nie wie jak trzeba grać w Bedwarsy. Bo trzeba skakać, żeby kogoś zrzucić. A to jest mała dzidzia, która o tym nie wie. No właśnie. Jeszcze śmie wchodzić do bazy zielonych. Dzidzia jedna. O ile to w ogóle ta dzidzia, ale w ogóle... Czerwoni to jest drużyna dzidzi. Ale nie, ja nie mogę iść na niego i go próbować zabić, bo on ma diamentowe spodnie. A diamentowe spodnie chronią też przed odrzutem, w tym jest problem. Właśnie. Diamentowe spodnie chronią przed odrzutem, przypomniałem sobie. Diamentowa zbroja w ogóle chroni przed tym. Nie no, jeden... Po prostu on jest pustym pniem. O, pustym pniem. To jest przetłumaczenie pewnego niefajnego zwrotu właśnie. To ja sobie kupię teraz w takim razie Fireballe, no i będzie fajnie, o. I zaraz, no tylko naprawdę zepsuli i teraz nie liczą się zabójstwa za Fireballe, no chyba... No nie... Jakiś... Dzień dobry, owieczki, kolejna runda! Tak, musimy ją wygrać i szczerze mówiąc nie bardzo mi to wygląda na elektrownię. Bo to jest mapa elektrownia, bo w ogóle mi to nie przypomina. Dzisiaj zbudujemy łóżko,
żółtym serem. Na początku użyjemy sera z lewiatana. A właśnie tym razem jesteśmy żółci, więc tym razem jesteśmy bardziej fartowni. Prawda? Ale ser z lewiatana nie będzie aż taki dobry jak ser z pierdonki. Dobra. I teraz robię cięcie. Właśnie zdałem sobie sprawę, jaki beznadziejny jest nasz los. Znowu jesteśmy na jednej partii z tym mega głupikiem Kotosatta. Z tym mega głupikiem, który ogląda bajki dla dzieci o głupikach. Prawda? O, ja już mogę wiedzieć, co to za bajeczka. No właśnie. Jeżeli znajdzie się w CapCut, to... Napiszcie w komentarzach, o jakiej teraz bajce wspomnieliście. Jeżeli zgadniecie, przypniemy wam serduszko. O, właśnie. No napiszcie, jaka to jest bajka. Właśnie, tak trzeba zrobić. Dobra. A teraz robię kolejnego timelapsa, idę do szmalagdów. No i tak się składa, że siusiu majtki nas zostały. No ten nawet wygląda jak typowy siusiu majtek. Bo ogólnie Alex z Minecrafta ma taką twarz jak typowy siusiu majtek. Prawda? Tak. Jeszcze tutaj... Ja taką właśnie ma twarz jak typowy siusiu majtek. No niestety może wiedzieć, jak się gra w Bed Warsy. Ale jeśli nie wie, to znaczy, że jest dzidzią, która jest niedojrzała na tyle, żeby to wiedzieć. No właśnie. No i właśnie, czy tu idzie jakiś następny siusiu majtek, to... No dobra, już odruchowo popełniam samobójstwo. Jak to podczas walki z jakimś małym Bobo Kesfis? No nawet, no to jakieś małe Bobo po prostu, które mimo, że mnie nie zabiło, to musi mnie zabić. No małe Bobo po prostu i tyle. Przynajmniej udało mi się popełnić honorowe samobójstwo podczas walki z kolejną dzidzią. Dobra. Jeszcze jedna dzidzia niszczy nam łóżko, bo jest taką dzidzią, że musi mieć za wszelką cenę gdzie spać. I przykro mi, ale ta partia nie ma sensu, więc ja popełniam samobójstwo. Dobra, idziemy na następną. Trudno, że ktoś... A nie, możemy to wygrać. Dobra, w takim razie powiem wam, czy wygramy. Jeśli wygramy, to oczywiście dzięki mnie przede wszystkim. Czekajcie widzowie, co to za beznadziejna nazwa? To w ogóle nie powinno się tak nazywać, bo tu dzieci grają i dzieci oglądają te filmy, a tu ktoś się nazwał, na szczęście już wyszedł, Sexy Adam. No właśnie. Rozumiecie, o co mi chodzi. Dlatego wyjątkowo... Tego musimy jak najszybciej wyeliminować. Tak, chociaż chyba tego kogoś już nie ma, wyszedł, za to teraz jest Adam Logout. Czyli wylogował się, no rzeczywiście, potwierdza to jego następca. I jesteśmy najbardziej fartownym kolorem, jesteśmy zieloni. No, ja teraz obudowuję łóżko. Dzisiaj, witamy w mojej kuchni, dzisiaj będziemy budowali szpinak. Nie, tylko nie szpinak. Ugotuj na przykład, nie wiem, hamburgery jakieś, czy hot dogi, czy coś ciekawego. Tylko nie szpinak. Szpinak! Nie! Szpinak. Trzeba jeść szpinak. A teraz pokażę graczom, kim oni rzeczywiście są. I rzeczywiście ci żółci nie mają prawa w ogóle posiadać obudowy łóżka, dlatego im tutaj roztęteguję. A! Dobra, nie doskoczyłem. Nie jestem mistrzem w Bedwarsowym parkurze. No i dobrze, i tutaj jeden z naszych walczy z czerwonym, ale chyba niestety przegra. Dobra, i teraz idę dalej. Nie wiem jeszcze, co robić. Ogólnie tak, zielony to jest wartowny... Dobrze, po co ja na niego skaczę? Przecież... No co za głupek? No głupik, po prostu głupik, który... ogląda głupiki. No właśnie. Czyli kolejne dziecko, które ogląda...
O nie, rabuś. W ogóle to jest taka pewna infantylna osoba po prostu, której włączyli w Simsach tryb infantylności. No nie gram w Simsy, ale jednak skądś mam pewną wiedzę. Tak, od ciebie. No fajny ogólnie filmik nagrałeś. No nie, czerwony, aha! Czekaj, a nie, już myślałem, że go strąciłem, ale on jest taki infantylny, że się nie może pogodzić z porażką. A ja się zabiłem przez tą moją... O nie, rabuś do nas przyszedł. Dobra, ta partia się chyba nie liczy w ogóle jako partia. No dlaczego rabusie oglądające Dora Poznaje Świat do nas przyszły? Ja oglądałem Dora Poznaje Świat, gdy byłem mały. Ja powiem tak, ja wiem, ale nie powiem, czy to oglądałem, czy nie. O, idź sobie, ty czerwona krwiojedna, ty zakrwawiony siusiu, majtku, siusiu! Krwiona i ja! Dobra. Jestem Tarzanem, który potrafi wydać taki niebieski idzie, niebieski, tu jest niebieski, tylko nie wiem gdzie on zniknął. Może ma niewidkę, ale przysięgam, tu jest niebieski, niebieski do nas przyszedł. Niebieski? Tak, mam tylko nadzieję, że nie zedrę sobie gardła od tych krzyków. No ale dobra. Dobra. Dla mnie to jednak byłoby nie za fajnie, gdybym sobie zdarł gardło. Nie lubię zdzierać gardło, bo tak muszę ciągnąć. Ja lubię wodę, ale no... Nie, spokojnie, ja bardzo uważam, żeby nie zedrzeć sobie gardła, więc raczej... Co za głupik, w ogóle Dora Poznaje Świat mnie zrzuciła. Nie no. No bo to jest Dora, która dopiero poznaje świat. No właśnie. A ja... Grzechu, ty zginiesz. No i zginął. To chyba była ta Dora, która dopiero poznaje świat, chociaż nie jestem pewien. Dobra, najważniejsze, że nie zdarłem sobie jeszcze gardła. Właśnie. I napiszcie widzowie, co o tym myślicie. Czy jak myślicie? W ogóle będzie konkurs, w ogóle będzie quiz. Czy zadrę sobie gardło? Może kiedyś na społeczności będzie quiz tego. O, tutaj jest ten niefajny grzechu. Okej, ja teraz muszę... Nie no, co za głupek, odbił Firebola. No, najważniejsze, że tutaj żółtko... Nie no, to była nasza ostatnia nadzieja, ta partia. To była nasza ostatnia nadzieja, żeby wygrać coś na tym. Nie no, dobra, widzowie, może jeszcze wygramy tę partię, zobaczymy. Liczcie na nas, bo jeśli nie wygramy, to znaczy, że Dora Poznaje Świat skusia się na następnym odcinku, a chyba tego nie chcecie, żeby tak było, prawda? No właśnie. Ale co to jest stres w ogóle? Co to ma być w ogóle? Co oni sobie... Dobra, za karę uszkodzę im obudowę łóżka. Uciekły te szmaty. Czekaj, grzechu idzie, szybko. Krejzer na szturmowca. Krejzer będzie robić szturm. Broń mnie, bo ja jestem tchórzem. Ja się tu w ogóle zabuduję. No chcę się zabudować, ja nie chcę z nim walczyć. Nie, ratunku, ja chcę to wygrać! Nie jestem dzieckiem, ale płaczę! A partia poza odcinkiem była wygrana! Te żmije, te glisty ludzkie! Kurde, dobra, ja wcale nie płaczę na filmie, po prostu, nie wiem dlaczego, przecież my byliśmy zieloni, a zielony to najfartowniejszy kolor, mniej fartowny od żółtych, to dlaczego żółci wygrali, nie wiem, to jest sprzeczne z prawami Bedwarsów, prawda? I tutaj my się z wami, drodzy widzowie, żegnamy. Ogólnie to dużo małych dzieci z nami grało. I tak, komentujcie,
subusiujcie, dawajcie łapeczki w górę i nie kichajcie nawet Warsach jak świnki małe na nas, bo będzie to niemiłe z waszych... Tak, i ogólnie subusiujcie. No i to tyle, no i muszę znaleźć jakąś ścianę, żeby się z wami pożegnać. Czekajcie, tu jest... No i na razie! Na razie!